Krzysiek, nie się zapowiadała tego gola dla Pogoni, bo to wy praktycznie stwarzaliście sobie sytuację, no ale niestety, bramka wpadła. No nie do końca, bo Pogoń na początku trochę nas przycisnęła, aczkolwiek no, z drugiej strony nie mieli jakiejś sytuacji. Ta bramka zostaje fragmentu gry. No troszeczkę nas na początku jakby zaskoczyła, wiedzieliśmy, że Pogoń będzie grała z kontry i są groźni przy stałych fragmentach. Trener uczulał nas na właśnie szczególnie na stałe fragmenty. Każdy miał przydzielone krycie, no i niestety gdzieś tam Zwoliński odskoczył i strzelił bramkę. A czy ten incydent z końca spotkania, chodzi mi o kibiców właśnie Pogoni, wybił was trochę z rytmu? Nie, w ogóle. Pogoń tak samo przecież nie miała przerwę, taką samą. Szkoda, że nie wyrównaliśmy szczególnie to, co miał Denis po zgraniu Miroczowio. Wcześniej też jakieś sytuacje były. Aczkolwiek no, Pogoń po tej bramce mądrze się cofnęła i ciężko było się przebić. Właśnie tych sytuacji strzeleckich było trochę. Dlaczego nie udało ich się przełożyć na gole? Po raz kolejny skuteczności brakuje tutaj. No tak, no może bardziej pytanie do tych chłopaków, co mieli te sytuacje, ciężko mi powiedzieć. Ja akurat żadnej nie miałem, także nie odpowiem.